No, moi mili, skoro jesteście gotowi, to już kolejna trzecia część naszego polowania na balony. Kosmetykę baloniarską mamy już zrobioną. Teraz trzeba dołożyć demonicznego pingwina. No i co? Pojawi się nowy bohater pingwin. Dodaj, nowego duszka. No i w zwierzątkach. Możemy znaleźć tutaj gdzieś to. Był. O, jest tutaj pingwin. O, jest sobie taki pingwin. I teraz, gdzie umieszczę tego pingwina? No powiedzmy, że tutaj będzie sobie stał w rogu, i stąd chytrze patrzył na balony, i ten pingwin będzie rzucał w te balony ołówkiem. I w momencie, kiedy trafi ołówkiem w balona, no to balon będzie znikał i pingwin będzie zdobywał punkty. No to teraz muszę dodać jeszcze duszka ołówek. Tak, czyli tu gdzieś będzie nie wiem gdzie będzie tu ołówek w jakiej sekcji na pewno przy wszystkich jeżeli sobie damy pensil o bo po angielsku ołówek to pencil i pensil sobie dobieramy jest ołóweczek tutaj. Ołówek dla naszego pingwina jest troszeczkę za duży. Będę go zmniejszał. I chciałbym, żeby był szpicem skierowany w tamtą stronę, w stronę balonów. Czyli przy kierunek ustawię sobie ołóweczek w ten sposób. No i przy rozmiarze, może 50. No, powiedzmy, że taki, taki będzie ten ołówek. No i ołówek sobie wisi i będę chciał w taki grzew zrobić tak, że tam gdzie kliknę myszką, to w to miejsce poleci ołówek. Jeżeli po drodze trafi balona, no to balon zniknie. W głowie sceny, o, na razie w głowie sceny zrobimy coś takiego. Kiedy kliknięto flagę, to zawsze Sprawdzaj, czy nie było kliknięcia myszką. Czyli jeżeli, jeżeli czujniki kliknięto myszką, czy jeżeli gdzieś na scenie kliknięto myszką, to nadaj komunikat. Nadaj komunikat. Na przykład strzelaj. I teraz będzie w momencie kliknięcia myszką nic się jeszcze nie dzieje. Ale scena już wysyła komunikat strzelaj do wszystkich. Między innymi do ołówka. Czyli teraz w ołówku wystarczy zaprogramować, że kiedy otrzymam komunikat strzelaj, to lecę. No i teraz tak, ołóweczek, kiedy otrzymam strzelaj. O, domyślnie jest ten komunikat wybrany, który użyłem. No to wtedy co ja robię? Będę leciał, a jest coś takiego jak leć. Leć przez. Ileś czasu do XY. Jakie XY? Takie, jakie ma moja myszka. Tam, gdzie kliknąłem myszką. No i teraz muszę poszukać. Bo tu jest pozycja XY, natomiast pozycja myszki jest gdzieś schowana. Pozycja myszki jest w czujnikach. Także w ruchu jest pozycja XY, a w czujnikach jest X myszy, Y myszy. Czyli leć do X myszy, Y myszy. Kliknięcie sceny powoduje, że scena wysyła komunikat do ołówka. Ołówek, kiedy otrzyma ten komunikat, to leci przez jedną sekundę do tego x myszy. No to spróbujemy. No, działa prawie tak, jakbym chciał. Tylko, że w momencie, kiedy on już doleci do tego miejsca, to powinien wrócić do pingwina. No, bo już przeleciał, strzał się odbył i nie chce, żeby w nowe miejsce startował z tego, gdzie doleciał. On ma zawsze być wyrzucony przez pingwina. Czyli teraz leci przez jedną sekundę. I jak już doleci, to ma wrócić. Gdzie ma wrócić? No, powiedzmy, że tu do pingwina. No to ruch już nie leć, bo leć to on by lotem wracał, a on nie ma wracać. On po prostu ma magicznie się przenieść. Czyli idź do xy i te wartości scratch sam mi wstawił takie, jakie mam teraz ustawione w ołówku. No więc co? Ciach... Ciach I za każdym razem balony jeszcze nie giną, bo jeszcze nie zrobiliśmy ginięcia balonów, ale już za każdym razem ołówek wraca i teraz byłoby dobrze, że jak wróci do tego pingwina, to zniknie, tego to nie będzie widać. Czyli nawet jeszcze zanim wróci, albo po to, już nie powinno mieć większego znaczenia, dajemy ukryj. No ale teraz ten ołówek zniknie już na zawsze. Bo kliknę, leci, zniknął i już nie ma, już nie wraca. Przed każdym leceniem muszę zrobić pokaż. Leci, leci, leci i znika, i za każdym razem pingwin wyrzuca nowy ołówek w kierunku balonów. Myślę, że znowu nadszedł czas na samodzielną pracę. Ja się wyłączam, a wy próbujecie zaprogramować strzelający ołówek.